Cześć. Co wiesz o Afganistanie? To niewielki azjatycki kraj, w którym niedawno władzę przejęli talibowie. Chociaż to oni de facto sprawują kontrolę, większość państw i organizacji międzynarodowych nie uznaje ich prawowitego rządu. Zanim przejdziemy do zdjęć wykonanych przez słynnego fotoreportera Steve'a McCurry'ego, postaram się jak najkrócej przedstawić podstawowe fakty dotyczące tego kraju. Od ponad 40 lat trwa tam wojna, o której często pisze się w różnych publikacjach, a także otwarcie mówi w telewizji. Wiedza o Afganistanie wciąż jest jednak nieco ograniczona. Przeciętny człowiek wie tylko, że toczy się tam wspomniana wojna i niewielu zdaje sobie sprawę, że Afganistan jest domem dla ponad 40 milionów najbardziej nieszczęśliwych ludzi na świecie. Afganistan ma długą i skomplikowaną historię dominacji obcej władzy na swym terytorium, a także konfliktów wewnątrz kraju między różnymi grupami miejscowej ludności. Zainteresowanie tym krajem kręci się głównie dookoła konfliktów zbrojnych i brutalnych incydentów na jego terytorium. W rezultacie Afganistan jest postrzegany w państwach zachodnich jako rozdarta wojną pustynia, ale tak naprawdę nikt nie wie zbyt wiele o tym kraju oraz o jego mieszkańcach. Afganistan jest stosunkowo młodym krajem na mapie politycznej świata. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, kiedy po serii lokalnych konfliktów z Imperium Brytyjskim w górach Azji Środkowej pojawiło się nowe państwo. Od samego początku swego niepodległego istnienia kraj ten posiadał kilka głównych grup językowych. Stworzyło to zróżnicowaną populację, która nawet dziś mówi dwoma oficjalnymi językami Dari i Paszto, a także kilkoma odmianami języków pamirskich i nuristańskich, uzbeckiego i beludżi. Ta różnorodność doprowadziła do tego, że obywatele tego samego kraju nie zawsze się rozumieją. Wynika to ze szczególnego charakteru narodowościowego Afganistanu. Według spisu powszechnego na 650 km² mieszka ponad 20 różnych narodowości, co często prowadzi do konfliktów etnicznych. Do tego populacja Afganistanu jest bardzo nierównomiernie rozłożona. W stolicy, czyli w Kabulu, mieszka ponad 4 miliony ludzi, a populacja drugiego co do wielkości miasta, Heratu, jest 8 razy mniejsza. Nic dziwnego, że większość zasobów i środków finansowych trafia do stolicy, a prawie wszyscy mieszkańcy Afganistanu marzą o przeprowadzce do Kabulu. Afganistan uzyskał niepodległość w 1919 roku. W tym czasie kraj doświadczył 7 konfliktów zbrojnych na dużą skalę, z czego 5 bez udziału krajów sąsiednich. Oznacza to, że Afgańczycy walczyli między sobą. W czym zatem tkwi przyczyna takiego stanu rzeczy? Odpowiedzią jest system polityczny. Od czasu uzyskania niepodległości do władzy w kraju doszły zupełnie różne siły polityczne. Demokraci, czyli tacy umiarkowani islamiści, oraz przeciwstawne im radykalne organizacje terrorystyczne, takie jak Al-Kaida czy Islamski Sojusz Mujahedinów Afgańskich. Jednak sprawy skomplikowały się dopiero w 2021 roku, kiedy do władzy doszła religijno-polityczna organizacja talibów, która de facto odtwarza Islamski Emirat Afganistanu z lat 90. XX wieku. Dla zwykłych ludzi był to prawdziwy szok. Normalne życie zostało zastąpione brutalnym i niekiedy absurdalnym prawem szariatu. Najtrudniej miały dziewczęta, ponieważ talibowie natychmiast wprowadzili szereg ograniczeń naruszających ich prawa. Na przykład od 2021 roku kobiety w Afganistanie muszą nosić burkę lub abaję i nikab. Cała edukacja kobiet, w tym edukacja podstawowa, jest zabroniona. Według raportu Global Gender Gap Index wśród 49 krajów Afganistan zajmuje pierwsze miejsce pod względem ucisku słabszej płci. Ale nie tylko dziewczęta są poddawane różnym prześladowaniom i ograniczeniom w Afganistanie, który obecnie można śmiało nazwać Emiratem Islamskim. Po dojściu do władzy talibów radykalni islamiści rozpoczęli prawdziwą walkę z mniejszościami religijnymi, w szczególności z chrześcijanami. Wielu mieszkańców Kabulu zostało nawet zmuszonych do opuszczenia kraju, ponieważ poważnie obawiali się o swe życie. Nie bez powodu po zmianie władzy setki tysięcy ludzi próbowało na wszelkie sposoby opuścić kraj, chwytając się nawet kadłubów amerykańskich samolotów odlatujących z Kabulu. Sam fakt, że prezydent Ashraf Ghani uciekł z kraju, mówi o tym wiele. Ale co mają zrobić zwykli ludzie? Afgańczycy to naprawdę nieszczęśliwi ludzie i nawet nie chodzi o niedawną zmianę władzy, przynajmniej nie całkowicie.
W opłakanym stanie jest także klimat i środowisko. W kraju nie ma już praktycznie żadnych lasów, wszystkie tereny zielone zostały wyczerpane. Powody są dwa. To surowy klimat z gorącymi, suchymi latami i niekontrolowany przyrost bydła, które zjada wszystko, co zielone, na swojej drodze. Według naukowców istnieje ryzyko, że Afganistan w ciągu najbliższych 50 lat stanie się pustynią, ponieważ każdego roku umiera tutaj 10 tysięcy hektarów lasów. Kolejnym problemem jest całkowity brak dużych rzek i jezior. Kraj cierpi z powodu corocznej suszy, która zabija nie tylko rośliny i uprawy zbóż, ale także dzikie zwierzęta. Według ONZ od 2000 roku z Afganistanu zniknęło 9 gatunków dzikich zwierząt, a 5 kolejnych jest zagrożonych. Upał, susza, brak lasów. Co jeszcze? Zanieczyszczenie powietrza. Wszystkie główne miasta w kraju otoczone są górami, co regularnie tworzy efekt zasmolonego nieba. Według Światowej Organizacji Zdrowia 2000 mieszkańców Kabulu umiera każdego roku z powodu chorób układu oddechowego. W stolicy jest też dużo samochodów. Wiatru tutaj nie da się uświadczyć. Pod względem zanieczyszczenia powietrza Kabul znajduje się w pierwszej dwudziestce, ustępując jedynie dużym metropoliom w USA, Chinach i Japonii. Jeśli sytuacja nie zmieni się w najbliższej przyszłości, co jest mało prawdopodobne, to w ciągu najbliższych 10 lat liczba osób cierpiących na choroby układu oddechowego podwoi się, co może prowadzić do poważnych konsekwencji w przyszłości. Ale to nie wszystko. W Afganistanie nie wszystkie duże miasta mają odpowiednie systemy kanalizacyjne. W 2018 roku program środowiskowy ONZ podkreślił, że brak systemów gospodarowania odpadami stwarza niezwykle niebezpieczne warunki dla życia i zdrowia Afgańczyków. W 5 z 6 dzielnic Kabulu odpady z gospodarstw domowych były po prostu wyrzucane na ulice, a odpady ludzkie trafiały do otwartych kanałów ściekowych, które wpływały do rzeki Kabulu i zanieczyszczały wodę. Biorąc pod uwagę to, czego się dowiedzieliśmy, fakt, że w corocznym światowym rankingu szczęścia spośród 149 krajów Afganistan zajmuje ostatnie miejsce z wynikiem 2,5, wcale już to tak nie dziwi. Dla porównania, najszczęśliwszym krajem na świecie od 4 lat z rzędu jest Finlandia z wynikiem 7,8, a za nią plasują się Dania oraz Szwajcaria. W pierwszej piątce znalazły się również Islandia i Holandia. Sondaż ten został przeprowadzony w 2018 roku przez Gallupa jeszcze przed dojściem talibów do władzy. Tylko niewielka część Afgańczyków stwierdziła, że ma odrobinę nadziei na lepszą przyszłość. 93% ankietowanych stwierdziło, że nie ma i nie będzie tutaj dla nich żadnej przyszłości. Od czasu uzyskania niepodległości Afgańczycy przeżyli lata wojny, korupcji, skrajnego ubóstwa, braku pracy, co czyni ich najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi planety. Gdyby nie wojny, wszystko mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej. W końcu Afganistan jest bardzo bogatym krajem pod względem zasobów. Dziesięciolecia ciągłych wojen sprawiły, że wydobycie na terytorium Afganistanu stało się prawie niemożliwe, ale wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na zasoby takie jak lit oraz metale ziem rzadkich, sytuacja może się diametralnie poprawić. Eksperci szacują, że Afganistan posiada złoża mineralne o wartości ponad 1 biliona dolarów. Najbardziej aktywne zainteresowanie zagospodarowaniem tych zasobów wykazują Chiny, które regularnie deklarują gotowość do inwestowania w afgańską infrastrukturę. Jednocześnie chińskie władze są gotowe do współpracy z każdym rządem i każdą władzą w Afganistanie, która jest gotowa zagwarantować bezpieczeństwo inwestycji oraz brak operacji wojskowych w pobliżu terytorium wydobywania minerałów. Ale jak dotąd nikt nie może takich gwarancji dać. Afganistan jest również największym na świecie producentem opium, surowca do produkcji heroiny. Szacuje się, że w niektórych latach Afganistan produkował około 80% światowego opium, które jest następnie przetwarzane na heroinę. Uprawa maku lekarskiego i produkcja heroiny od zawsze były głównymi elementami gospodarki Afganistanu. Ruch talibów został formalnie założony w 1994 roku. Składał się wtedy tylko z kilkudziesięciu osób. Kilka lat później, w 1997, liczył już blisko 50 tysięcy członków. Według szacunków ONZ, w 1997 roku 96% afgańskiego opium było produkowane na terytorium kontrolowanym przez talibów. Opium pod rządami talibów produkowano w 10 z 32 prowincji kraju, to nawet 2200-2300 ton rocznie.
W 1999 roku w Afganistanie padł rekord produkcji – 4,5 tysiąca ton. Jednak w kwietniu 2022 rządzący talibowie zgodnie z obietnicą zakazali uprawy maku lekarskiego, ograniczając tym samym ich główne źródło dochodu. W rezultacie ilość maku została zmniejszona do tego stopnia, że Afganistan przestał być największym na świecie producentem surowca do produkcji substancji odurzających. Opium zawsze było szeroko dostępne w Afganistanie nie tylko jako źródło dochodu z uprawy i przemytu, ale także jako substancja spożywana w kraju. Używano jej w celach leczniczych, ale także zwyczajnie do przyzwyczajania jako element lokalnej kultury. Powszechna dostępność substancji doprowadziła do poważnych problemów zdrowotnych związanych z uzależnieniem od narkotyków i ich nadużywaniem w afgańskim społeczeństwie. Uzależnienie od opium i jego pochodnych, w tym heroiny, wciąż stanowi poważny problem całego kraju. Niemniej jednak Afganistan ma bogate dziedzictwo kulturowe, wspaniałe krajobrazy, historyczne miejsca, które przyciągają nieustraszonych podróżników, historyków i fotografów, gotowych podjąć ryzyko, aby odkrywać kolejne atrakcje tego kraju. Popularne miejsca to starożytne miasto Kabul, posągi Buddy w Bamianie, pomimo zniszczenia przez talibów większych posągów Buddy w 2001 roku, niebieski meczet w Mazar-e-Sharif i panorama gór Hindukusz. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja w kraju jest niebezpieczna, a wycieczka do Afganistanu może wiązać się z ogromnym ryzykiem. Ponadto brak infrastruktury turystycznej, w tym hoteli, transportu, przewodników, może sprawić, że podróż do Afganistanu będzie trudna i niezwykle kosztowna. Jednak pomimo niebezpieczeństw odważnych podróżników nie brakuje. Jednym z nich jest amerykański fotoreporter Steve McCurry, który w 2016 roku wydał książkę zatytułowaną Afganistan z kolekcją zdjęć wykonanych na przestrzeni 27 lat. Zawiera ona nie tylko ujęcia z wojny i jej strasznych następstw, ale także fragmenty życia zwykłych Afgańczyków. Najpierw fotograf postanowił udać się do Indii. Zabierając ze sobą zapas kliszy, zaczął odkrywać ten kraj przez obiektyw aparatu. Po kilku miesiącach spędzonych w Indiach, Steve przekroczył pakistańską granicę z Afganistanem. Fotograf zmienił swój wygląd, zapuścił brodę, by nie wyróżniać się z tłumu i wtedy zrobił pierwsze zdjęcie konfliktu w Afganistanie. Był to jego początek w świecie prawdziwej fotografii. Od tego czasu liczba zdjęć dokumentalnych przewyższa liczbę zdjęć artystycznych wśród prac Steve'a. Za każdym ze zdjęć kryje się cała historia. Warto przyjrzeć się jego pracom i zobaczyć, że włożył w nie całą swoją duszę. Zobaczmy kilka z nich. Na drogach wojny, Afganistan 1992. Sprzedawca papierosów w Kabulu 2003. Mujahedini, Logar 1984. Mężczyzna na pustyni, Bamian 2006. Wdowa prosząca o jałmużnę w restauracji w prowincji Fardżab 1992. Był to częsty widok w latach powojennych. Widząc takie obrazy, trudno powstrzymać emocje. Mujahedini przekraczający rzekę przy użyciu skórzanych worków wypełnionych powietrzem. Kunar 1980. Afgański uchodźca z uszkodzonym okiem. Beludżistan 1981. Dzieci zbierające mak na polu w Badakhshanie 1992. To właśnie ten obszar jest największym dostawcą opium. Chłopiec z wioski Nuristan 1992. Te kadry mają w sobie wiele głębi. Oczy błagające o pomoc. Ojciec i syn w prowincji Helmand 1980 rok. Steve McCurry, kobiety w sklepie obuwniczym. Kabul, Afganistan. 1992. Żonglujące dziewczyny. Kabul 2016. To zdjęcie zatytułowane Afgańska dziewczyna jest tym, które rozsławiło Steve'a na całym świecie. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia.